Jak nie nagrywam, to nie nagrywam, ale dzisiaj chciałem wam pokazać jeszcze te dwie dziwne rzeczy, ale to nie koniec na teraz. To są prace takie artystyczne, można powiedzieć, aczkolwiek dla większości z was, jak i dla mnie, to będą w zasadzie nie do końca artystyczne prace, ujmijmy to tak. I tu jeszcze jedna. To sobie wykonuje taki pan tutaj lokalnie, artysta lokalny, bez nazwisk tym razem. Zobaczymy, czy ktoś z was może zgadnie jego imię, nazwisko. Czekajcie, jeszcze gdzieś jedna była rzecz, taka bardzo mi się ona nie podobała, ale gdzieś ją tu położyłem. No nieważne, ale wam pokażę, co on do mnie przyniósł dzisiaj. Dwóch artystów dzisiaj miałem naraz, jak już zaczęło sypać artystami, to naraz. Ale tak, przyniósł mi jeszcze tą dechę, bo mówiłem mu o tym, że potrzebuje nad kominek dechę. Przyniósł mi tą dechę. I przyniósł mi jeszcze, to za chwilę pokażę, bo to ona jest strasznie creepy. Przyniósł mi jeszcze tą dechę. Patrzcie, jak zostawił fajnie na niej wszystko. Widzicie? Fajna decha taka. To jest część łodzi, to jest teak. Drzewo tekowe. Ale to już jest w ogóle kosmos, co mi przyniósł. Że zerknijcie na to, jak to jest przepięknie zeżarte przez jakieś robactwo. Wam pokażę w całej okazałości, jak ta decha wygląda. To jest po prostu tak przeżarte. Świetnie jest to przeżarte, muszę powiedzieć. Bardzo mi się to podoba, będzie z tego przepiękna rzeźba. I nawet mam na to, notabene od tego samego pana, stojak, bo nie jest takie super ciężkie, więc będzie to na stojaku i zobaczycie, jak dokończę dzieła. Jak dokończę dzieła, to się stanie. Powiedzcie, co sądzicie na temat tych rzeczy, które wam teraz pokazałem, bo są to też ciekawe zaczątki do nowej pracy dla mnie. Pozdrawiam.